Cześć, siema, Tomek z tej strony. Jestem na plaży miejskiej w Ińsku, 80 km od domu. Ostatni raz byłem tutaj za 4 lata temu, także jestem troszeczkę podjarany, co znajdę w wodzie. Pogoda nie rozpieszcza. Zaczyna padać deszcz, wieje bardzo zimny wiatr, dostaje po uszach. Kurczę, naprawdę robi się zimno. Dobra, przebieram się, widzimy się w wodzie. Albo poczekajcie, jeszcze nie. Zapraszam również na Underwater Passion. W tym tygodniu wpadną dwa nowe odcinki. No, to teraz lecę do wody. Nie było sensu czekać, aż deszcz przestanie padać, bo może tak padać cały dzień. Ruszamy z koksem. Nie wiem, czy wiecie, ale jezioro Ińsko jest bazą nurkową, ponieważ jest tutaj bardzo, ale to bardzo czysta woda. Nawet teraz, gdy nie ma słońca i pada deszcz, to jest mega czysto. Ja wszystko widzę na dnie. Jestem ciekaw, czy mi się uda przejść na drugą stronę tego mola, bo to mnie najbardziej interesuje tak naprawdę. Mam tutaj pierwszy lepszy sygnał dzisiaj. 14. Jak widzicie, zamontowałem sobie już rączkę do sita, skróciłem kijek. Oj, niestety zrywka. I na to. Sygnał 1. Mam chyba złoty kolczyk w sicie. Albo złoty, albo podruba. Ale ledwo słyszalne 1. Sprawdźmy. Jest punca, jest złoto. Trzy kamienie, jeden czerwony, dwa takie diamenciki i co ciekawe, jest zamknięty. Zobaczcie. Jeden z pierwszych sygnałów. Wykopałem do tej pory kilka zrywek i ze 2-3 monety. Jest punca, 5, 8, 5 chyba. Jest złoto. A pierdło mi, dosłownie mi lekko pierdło w wykrywaczu na 1. Czyli na folię aluminiową, taką najmniejszy rodzaj folii aluminiowej. Jest. Super. Dobrze się zaczyna. Pierwsza, lepsza, większa monetka dzisiaj. 5 zł, współczesne. O! Nie wiem, czy zauważyliście, ale skróciłem sobie już to sito, kijek do niego i zamontowałem uchwyt, także sito jest skończone i działa już na pełnych obrotach. Bardzo fajnie się nim pracuje. Dziękuję jeszcze raz Łukasz za nie, bo naprawdę bardzo mi się podoba i pozdrawiam cię. Dzięki Łukasz, hej! Tutaj mocny sygnał 11. Sprawdzimy go na żywo. Jeszcze siedzi. Powinien być w sicie. Jest 50 groszy. Pierwsze odczucia o tej miejscówce, wiecie jakie mam? Że ona jest przeszukana, ale nie wyzerowana. Zdarzają się normalne sygnały co jakiś czas na normalnych głębokościach, ale większość jest bardzo głęboko lub to są bardzo małe sygnały takie. O, kolejny sygnał, 10, 9. Złamane, niefajne, bardzo malutkie, tak jak ten kolczyk. Jest 10 groszy i tak naprawdę to najlepsze fanciory za tym pomostem są, ale ja tam nie dojdę, bo jak podchodzę do niego, to jestem już na wysokości szyi. Trzeba będzie kiedyś tutaj przyjechać i ponurkować. Tutaj są sygnały koło siebie, 11. Żeby takie kąpielisko zrobić, przeszukać tak po swojemu, to tutaj trzeba przyjechać bez 10-15 razy. Ono jest bardzo szerokie, 20 groszy. Bardzo szerokie, ma boki. Pokażę wam. Jest bardzo szerokie, a tam po bokach jest jeszcze za tym pomostem dalsza część kąpieliska, też taka piaskowa. Z tej strony już są trzciny. Ale tutaj, żeby to przeszukać, to naprawdę
jakbym miał to blisko domu, takie miejsce, to bym się bardzo cieszył, ale że to jest 80 km, tutaj przyjeżdżać taki kawał, to raczej się nie opłaca. Na to, taki malutki kawałeczek srebrnego łańcuszka znalazłem. Taki mały, że masakra, przerwany. Equinox go odczytywał jako 4. Ktoś musiał widocznie wyciągnąć resztę. Co mam w sicie? Pomijając już ten kawałek szkła, który wyrzucę. O, to jest tutaj bardzo maleńki srebrny krzyżyk. Nie, tak, kolczyk. To jest kolczyk. Jednak kolczyk. Boję się, żeby mi nie wypadł. O! Maleństwo srebrne. Pokażę wam go dopiero na lądzie lepiej, bo niestety, ale naprawdę on jest tak mały, że zaraz mi wypadnie, od razu go chowam. Spójrzcie na to, kolejny złoty kolczyk. Sygnał 1. I ktoś niech nikt mi nie mówi, że Equinox to nie jest kosa na drobnicę. Zobaczcie. Kolejny złoty kolczyk. Masakra. To tutaj będzie dużo takiego. Czy są punce? Sprawdźmy. Są. Tutaj będzie dużo takiego małego towaru. Takich małych rzeczy, które inne wykrywacze nie widzą, nie radzą sobie. Kurczę, ale fajnie. Jestem tutaj niecałą godzinę, 2 złote kolczyki. Jakbym miał takie kąpielisko blisko swojego domu, to bym po prostu był bardzo zadowolony. O, kolejny sygnał, 4. I takie rzeczy albo ludzie nie kopią, albo ich wykrywacze nie widzą. A tutaj koło pomostu ludzie skaczą, więc o, patrzcie, nie wiem czy widzicie to, malutki kawałek jakiegoś kolczyka z miedzi, już to widzę, że to jest, o, z kamyczkiem. Tutaj koło pomostu ludzie skaczą, to im takie właśnie rzeczy jak kolczyki, łańcuszki będą spadać. Tutaj wpada kolejny mikrosygnał, tym razem jest to kolczyk. Ale chyba będzie jakiś miedziany, tak, miedziany kolczyk. I teraz my szukamy dalej. Kolejne małe złotko. Nie wiem czy widzicie, tutaj krzyżyk jest, patrzcie, sygnał 1. Nie wyciągnę go tędy, muszę go... O! Ale jest! Teraz trzeba będzie szukać łańcuszka. Kurczę, nie mogę go wyciągnąć. O, teraz go wyciągnę. Poczekajcie, zaraz sobie przygotuję. Sorcia, uderzyłem chyba was kamerę. Sitem. Przygotuję sobie od razu torbę, żeby mi nie wypadł nigdzie. Piękny. Piękny krzyżyk. Patrzcie. Super. Trzecie złoto dzisiaj. Wszystkie takie mikro. Ale Equinox kosi taką małą złotą biżuterię. Kąpielisko jest przeszukane. I on wszystkie takie małe rzeczy wyciąga. Teraz będę się tu kręcił. Szukał tego łańcuszka. Widzicie? Czwarte złoto, trzeci złoty kolczyk. Boję się, że mi wypadnie. Zobaczcie jaki mały. Chyba nie wypadnie. Chyba się zablokuje. Oj, 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 chodź, jesteś. Maleństwo. Z kamyczkami. Pokażę wam go dokładnie na lądzie.
bo naprawdę ciężko mi jest go trzymać. O! Boję się, że wyleci. O! Piąty złoty kolczyk. Mega, kurde. Mega. Kolejna malutka biżuteria, srebrny kolczyk. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. O, takie coś z kamyczkiem, a la bursztynem. Ciężko mi to jest wszystko wam pokazywać do kamery, bo to mi bardzo łatwo może w tych rękawicach powypadać. O. Nie wiem, czy to widać. Chowam, ale tak mi się to podoba, ten dzisiejszy wypad. Tak dużo biżuterii znajduję, a wszystko mikro. Kolczyk srebrny. Nie, to nie kolczyk, to kawałek pierścionka. Chyba. Łamanego. Z kamyczkiem. Tak, to rozwalony pierścionek srebrny. Tutaj jest taki ala liść, a tutaj jest kamyk. Maleńki srebrny kolczyk. O. Pogoda dzisiaj jest w kratkę. Raz wieje, pada, za chwilę słońce. Co to się dzieje? Ale na szczęście nie marznę. To jest najważniejsze. Pierwszy pierścionek. Miedziany co prawda. Ale jest. Taki oto wąż. Dziecięca biżuteria. Ja już wróciłem do auta. Dzisiejszy wypad dla mnie to mistrzostwo świata. Equinox po prostu spisał się na medal. Tyle małej, fajnej biżuterii znaleźć. Masakra. Pokażę wam, co znalazłem. Tak wygląda podsumowanie. Zacznę od moich ulubionych i najlepszych fantów. Mamy 5 sztuk złota, 4 kolczyki, 1 krzyżyk. Ten jest chyba z ala rubinkiem i dwoma innymi kamyczkami. Mamy też coś takiego. Wszystko ma próby. Kolejny kolczyk. Ten jest dmuchany. Wydaje się być duży i ciężki, ale jest tylko duży. No i krzyżyk. Szkoda, że się nie udało znaleźć do niego łańcuszka. Szukałem bardzo długo i na wiele sposobów. Łącznie razem tutaj jest około 20 sztuk biżuterii. 7 to co najmniej jest srebro. Nie licząc tych kawałków łańcuszka, bo tutaj to jest ich, no nie wiem, z 10. Pierścionek miedziany. Wężyk, zabawka dziecięca, no i głównie to kolczyki, różne rodzaje. Większość to srebro. Jest kilka też miedzianych. Krzyżyk, kolczyk. Mamy też złamany pierścionek. Nie chcę złapać ostrości, dziad. O. No i elementy łańcuszków. W kasie jest 20 ziko. Większość to są współczesne. Sitko też się dzisiaj bardzo mega dobrze spisało. Zauważcie, że cała ta malutka biżuteria zatrzymywała się w sicie. Nic nie przelatywało. Wszystko mogłem nim wyciągnąć. To jest zasługa tych maleńkich, zmniejszonych, dużo bardziej niż zwykłe dziurek. Normalne sita, to moje poprzednie, to wszystko by przelatywało bez wkładki dodatkowej. Mega super sito. Dzisiaj mega udany wypad. Cała praktycznie ta biżuteria, którą znalazłem ją na głębokości tak koło szyi. Reszta kąpieliska przeszukana. Dlaczego na głębokości szyi? No wiadomo, pomost, ludzie skaczą, wchodzą, schodzą z niego, bawią się.
Słuchajcie, zapraszam was jeszcze bardzo serdecznie na Underwater Passion. Tam będą dużo lepsze znajdki i dużo lepsze historie niż ta dzisiejsza moja. I co? Jak się podobało, łapka w górę i do zobaczenia następnym razem. Hej! We'll be right back.